Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem, który jednocześnie, tak jak zapowiadałem w sobotę, jest kontynuacją jakby... Co ja w ogóle pierdzielę? To jest po prostu odcinek, który rozpoczyna nam tydzień Margonem na moim kanale. Z czego to wynika? Kto oglądał uważnie, ten wie, że wynika to z tego, że po prostu ostatnio byłem troszkę mniej aktywny. Czasem ominęły mnie odcinki, czasem po prostu były troszkę mniej ciekawe. Mam nadzieję tym tygodniem Margonem trochę wam tutaj urozmaicić i wynagrodzić to, że troszeczkę przez pracę, no myślę, że to bardzo ważny powód jednak, ale przez pracę troszeczkę was zaniedbałem. Moi drodzy, chciałbym wam w ramach tych odcinków tego tygodnia nagrać różne typy odcinków. Co prawda myślę, że ekspienie będzie tutaj też ważnym elementem. W ogóle może sobie błogo wrzucę. Myślę, że ekspienie będzie ważnym elementem, ale przede wszystkim chciałbym też wrzucić troszkę z tych innych serii, które ja tutaj nagrywam. A tak o, hehe. Moi drodzy, na tej postaci myślę, że w tym odcinku skupimy się na dobiciu następnego levela. Chociaż jak tak patrzę, to chyba nie tylko na dobiciu, bo chyba jeszcze troszkę więcej poekspimy. Chciałbym dobić 260 level w miarę szybko na tej postaci. Ostatnio się aktywizowałem na niej, bo miałem od niej też trochę przerwę w ogóle od zaglądania na nią, bo już ekspiłem ewentualnie na Gordionie i tak dalej, więc no. Ale cóż, jako że teraz majówkowo dostaliśmy kodzik, od razu wam podpowiem, może się nawet pojawi na ekranie. Majówka 24, jednorazowo na całe konto możecie to wykorzystać, czyli tylko na jedną postać, więc wybierzcie dobrze. Majówka 24, ten kodzik daje wam m.in. błogo plus 50% expa z walki. 10 ulotnych zwojów czerwonego smoka na 2 tygodnie. Błogo też na 2 tygodnie. Co to wam jeszcze daje? Ametystowy preparat 3. Pełne leczenie 250 koła życia. I to co wam to jeszcze daje, to na przykład pergamin darmowego rozdawania umiejętności. Kod z tego co wiem jest do wykorzystania do 5 maja, więc jeśli nie obserwowaliście sociali Margonem i nie wiecie o tym kodzie, to już wiecie. Więc warto sobie wykorzystać takie jakieś urozmaicenie. Co prawda mam lepsze błogo na expa za potworki, bo mam 120%. Ale stwierdziłem, że tamto błogo to ma jeszcze prawie 2 miesiące w ogóle ważności, a to tylko 2 tygodnie, więc wiecie, wykorzystam najpierw to, a potem jeszcze zdążę wykorzystać tamto zamiast to olewać, co będzie się wiązało z tym, że o wiele sprawniej będzie mi się ekspiło na dłuższą metę. Dokładnie, moi drodzy. Więc tak dzisiaj sobie będziemy działać tutaj w tym klimacie. No i co? No i tak to będzie wyglądało. To, co jeszcze chcę wam w ramach tego wszystkiego dać, to na przykład odcineczek z historii Margonem, czyli to już będzie chyba 4. albo 5. Muszę ruszyć w ogóle z tą serią. Ale też nowa seria. Nowa seria na moim kanale, do której wykorzystam nieco, powiedzmy, w jakiś sposób moje umiejętności zawodowe. Tyle wam z tego zdradzę. Osoby, które są wtajemniczone w moje plany, to nie to, o czym słyszeliście. ale tak czy siak, myślę, że też coś w tym stylu. Myślę, że też przeskoczymy przez wszystkie moje postacie, na których obecnie aktywnie gram. No i zbierałem też dla was troszkę nagrań z walk z kolosami. Z kolosami i z elitami 3, więc myślę, że to też wykorzystamy jak najbardziej. No bo już tam prawie 30 walk mam. Więc myślę, że nada się na odcineczek. Parę ciekawych itemków wpadło, niestety. Bez wielkich fajerwerków, ale zawsze coś. Moi drodzy, no tutaj jak widzicie męczymy katakumby. Fajnie, że dzisiaj akurat jest, widzę, w miarę pusto. Jest sobota, więc troszkę z wyprzedzeniem wam to nagrywam. Ponieważ najbliższe 2 tygodnie też będę miał całkiem intensywne. Dopiero co się okres wyborczy skończył, co złapałem oddech. A tutaj w tym momencie zaczęło się to, że idzie majówka, idą matury, idą sesje gmin i powiatu ze względu na zakończone wybory. I tak się to niestety wiąże z zapierdzielem dla dziennikarzy, więc no cóż. A jeśli ktoś jeszcze nie wie, bo jest tu świeżo, tak, jestem zawodowo dziennikarzem telewizyjnym. Bo wiem, że trochę nowych osób tutaj mamy, tak, więc no.
Kurczę, ale jest gorąco, naprawdę. Dzisiaj 18 stopni u mnie. I niby wszystko spoko. Jak miałem otwarte okno, to się okazało, że było chłodno, a w tym momencie zamknąłem się, założyłem słuchawki, zacząłem nagrywać i nagle w tym momencie zrobiło się gorąco. Już chyba menopauza. Ostatnia prosta. By the way, zacząłem sobie oglądać Fallouta. Powiem wam szczerze wam powiem, że w gry nie grałem. W gry nie grałem, ale słyszałem o tym dużo dobrego. Sam na Pyrkonie zresztą zgarnąłem sobie wisior Nuka-Cola. Więc jakby przynajmniej w tym klimacie wiem, o czym to jest. Jak ktoś nie ogarnia Fallouta, to sobie wygooglujcie, tak? Nie wiem, jak wam to opisać. Obejrzałem jeden odcinek serialu i właśnie o tym chciałem go pochwalić, bo powiem wam, że naprawdę jak na osobę, która nie zna uniwersum, obejrzałem jeden filmik edukujący na ten temat, że co warto wiedzieć o uniwersum Fallouta przed obejrzeniem serialu, powiem wam, że jakby ogarniam zarys i serial mi się naprawdę podoba. Ten pierwszy odcinek, powiem wam, że przyciągnął moją uwagę bardzo mocno. Myślę, że obejrzę cały w ciągu najbliższych kilku dni. Może nawet do końca weekendu, kto wie. Więc no cóż, jeśli ktoś z was zna Fallouta, to możecie się podzielić, jak oceniacie serial. Ja oglądając jakby opinię gościa, który grał we wszystkie gierki Fallouta, no to dobrze mnie nastroił, pozytywnie mnie nastroił ze względu na to, że mówił, że bardzo dobry serial. Więc fajnie. No i bardzo lubię takie klimaty post-apo, bombki i tak dalej, więc myślę, że to jest fajne. Też bardzo daleko wybiegli do przodu, bo 211 lat. Aczkolwiek, no powiem wam, zapowiada się w mojej opinii ciekawie. Myślę, że jest prawdopodobieństwo, że jak wy oglądacie ten odcinek, to ja już jestem na przykład po ostatnim odcinku, albo przynajmniej po kilku, po połowie. Bo myślę, że dzisiaj albo jutro jeszcze strzelę sobie parę odcineczków. Także ten. No, widzę, że tutaj nasze remedium ulotne niedługo się skończy. Bardzo dobrze. To też jest w ogóle z promocyjek, z aktualności. Jeśli ktoś nie widział, to tutaj było. Nie interesują mnie mini-eventowe rzeczy, bo szczerze nie poluję na tytanów, chociaż mógłbym na Gordionie. W sumie to nie byłoby takie głupie. Ale no cóż, to będzie na pewno przede mną i na pewno jak reaktywuję klan Zmierzch Gordionu, więc jeśli ktoś z was gra na Gordionie i nie ma jeszcze klanu, albo myśli o powrocie do gry i chciałby znaleźć jakiś wspierający klan, to serdecznie zapraszam. Mam go do zreaktywowania, bo niestety, ale dorosłe życia członków klanu sprawiły, że członkowie klanu wyparowali. Więc bardzo smutny widok widzę. Myślę, że ja to kiedyś wspominałem. Mnie przy Margonem, poza sentymentem, to tak regularnie trzyma właśnie YouTube, bo zdarzało się, że odchodziłem od Margonem na przykład na pół roku i potem wracałem z sentymentu, czy zdarzało się, że raz na rok wracałem, grając w to 16 lat. Ale tutaj widzę, że niektórzy, którzy wrócili do gry z sentymentu, wrócili tam po jakimś czasie, że rzeczywiście oni wrócili na chwilę. Jest to przykre, bo bardzo fajni ludzie. Jeśli ktoś z was teraz ogląda ten odcinek, Wiciu, Joria i tak dalej, to was serdecznie pozdrawiam. Wiem, że Nexus jest w miarę aktywny, ale zawsze się mijamy praktycznie, więc to jest też ciekawe zjawisko. Grafiki nam się chyba nie zgrywają. Tak czy siak, chciałbym reaktywować ten klan na Gordionie. I jeśli serio jesteście zainteresowani, to zapraszam. Nie spodziewajcie się, że będziemy klanem walczącym o topkę. Jesteśmy raczej klanem jako grupą ludzi, która zebrała się w celu takiego fajnego, spokojnego granka, więc myślę, że to fajniejszy cel niż bicie topki, co nie? Chociaż wiadomo, poza spokojnym grankiem organizujemy się na E2, na kolosy i tak dalej, mam nadzieję na tytany zapolować. Ale no cóż, no... Do tego potrzeba ludzi, aktywnych ludzi. Więc jeśli tacy jesteście, ja wybaczam też przerwy jak coś, to zapraszam serdecznie. Wybaczam przerwy, jeśli ktoś potrzebuje rzeczywiście 2 tygodni, powiedzmy, urlopu od gry, do miesiąca max, no to jest to jak najbardziej dla mnie spoko.
Nie mamy tu jakichś takich zasad jak właśnie reszta klanów. Opłaty co prawda są, ale są dostosowane levelowo, więc też fajnie. Także ten. Dobra, moi drodzy, może koniec o reklamowaniu klanu, ja muszę w ogóle o to zadbać. Szkoda tylko, że na stronkę klanu nie chciały mi się grafiki wgrywać, mimo że były dostosowane wymiarowo, rozmiarem pliku i tak dalej, ale no cóż. A byłoby tak ładnie. Oho, ktoś mi się tu kręci. Nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie. Ale tam coś jeszcze było. Więc będziemy się tutaj organizować. Mam nadzieję, że dam radę tutaj sobie po XP trochę spokojniej niż żeby ktoś mi tu przeszkadzał. Chociaż nawet jeśli mnie zabije po osiągnięciu tego 258 levelu, to i tak już będę content, ze względu na to, że to jest mój główny cel na dzisiaj. To jest, moi drodzy, mój główny cel na dzisiaj, czyli dobić 258 level. Jak będzie trzeba, to zakończymy odcinek tuż po dobiciu, tak? Jeśli nie będzie trzeba, to jeszcze chwilę sobie powalczymy, żeby odcinek miał chociaż 15 minut, bo myślę, że to taka sensowna długość trwania odcinka. 375, dobra, szkoda trochę mi leków, więc zobaczymy, jak tutaj dożyjemy do tego level upu. Czy dożyjemy? Chyba dożyjemy, co? Nie dożyjemy. Dobra, ciul z tym. Ile? 212. No to zaraz dobijamy, moi drodzy. Patrzcie teraz. 3, 2, 1 i... Nieważne. 3, 2, 1 i... Co jest, kurwa? 3, 2, 1 i... Ej no! 1318 na 65 milionów expa. 1318 dzieli mnie od level upu, czajcie? Dobra faza. Uwaga, nie bijcie mnie za umki, ale ja już teraz to sobie tak na luzie rozdaję. Więc no. Ale no. Dobra, myślę, że oczyścimy tę mapkę przede wszystkim. I jak ją oczyścimy, to chyba będzie dobry moment na zakończenie. Bo już coś tam sobie zgarniemy. Mamy 68 milionów expa do ogarnięcia. Więc jest to wykonalne jak najbardziej. Więc będziemy działać. Ja na pewno między odcinkami też postaram się co nieco poekspić. Tak to no. Jakoś to leci. Moi drodzy, w ogóle jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie banan. Banan, bo banany są bardzo dobre i zdrowe. To napiszcie banan na czacie, w komentarzach. Tak czy siak. Banan dobry jest. Nie chcę też wam robić kontentu, który skupia się tylko wokół jednej postaci i wokół jednego expienia. No chyba, że byłoby to daily albo daily live'y, jak prowadził swego czasu Mugusowy. Za czym w sumie tęsknię, bo fajnie Mugusowy prowadził live'y. Fajnie było tak sobie zerknąć czasem rano i zobaczyć, o, Mugusowy. I sobie pooglądać. Ale Mugusowy to miał konkretny cel, ja nie lubię speedrunować. Więc ja bym nie chciał dobijać tutaj nagle najwyższego levela, czy tam 300 levela w jak najkrótszym czasie, tak jak Mugusowy. To po prostu nie jest mój styl gry. A ja tu tak naprawdę nagrywam to, jak ja gram na co dzień, jak ja lubię grać. Więc myślę, że to też jest fair. Wobec mnie, wobec was i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wschodni tunel jaźni. Myślę, że tutaj jeśli będzie coś... Tak, myślę, że tutaj zakończy się nasza przygoda. Moi drodzy, taki króciutki odcineczek na początek tygodnia Margonem na moim kanale. Przypominam, że inne odcinki, które standardowo wchodzą 3 razy w tygodniu, to jest Alcatria we wtorek, Minecraft w czwartek i Margonem w sobotę, i tak będą wchodzić, więc te odcinki z tej serii są niezależne od innych. Więc myślę, że jak najbardziej tutaj w każdy dzień będą o 18 wchodzić te odcineczki z tygodnia Margonem. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam też na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, przypomnę też, że zapraszam do klanu na Gordionie, Zmierzch Gordionu. Moi drodzy, tyle na dziś, cześć!